Dariusz Kasprzak, przedsiębiorca nasiennictwa ogrodniczego i szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim. Dzisiejsze spotkanie poświęcone marchwie i pietruszce, zorganizowane na Podkarpaciu, w Oleszycach, w jednym z gospodarstw naszego klienta, który od wielu lat uprawia marchew, korzeniowe i inne gatunki. Poświęcony jest głównie prezentacji najbardziej wartościowych odmian tak dla przemysłu, jak i na rynek świeżych warzyw, czy również do przechowywania. Kolekcja oparta na 11 odmianach marchwi z hodowli Morawosid i 3 odmianach marchwi z hodowli Karosem. Jeśli chodzi o same odmiany, mamy tutaj przekrój wszystkich typów marchwi, które generalnie najbardziej popularne są w przemyśle czy na świeżym rynku. Mamy przedstawicieli marchwi typu nantejski, czyli taki typowy wałeczek, piękne wybarwienie, jeśli chodzi o korzeń. Kilka odmian, które zasługują głównie na uwagę. Jedną z tych odmian jest chociażby odmiana Knota, odmiana Aneta, czy to są marchwie z firmy Morawosid, czy z firmy Karosem Kalantis, Karavel, czy Bengala. Odmiany tak do bezpośredniej konsumpcji, jak i do przechowywania. W typie Berlikum mamy odmiany, które już mocno zaskarbiły sobie producentów na terenie całego kraju, jak chociażby odmiana Berkos, czy odmiana Berlika. Odmiany chętnie wykorzystywane do produkcji chociażby mrożonej kostki. W typie Flakę na uwagę zasługują odmiany takie jak Claris czy Cortina. Są to wszystkie te odmiany, oczywiście to są mieszańce, sprawdzone w produkcji, nowe, jeśli chodzi o uprawy, część jest kilkuletnia, jeśli chodzi o rejestrację, a więc odmiany, które i zdobyły już, powiedzmy, pochwały od naszych plantatorów, i odmiany takie, które w ubiegłym roku były sprawdzone, a teraz są już na szerszą skalę uprawiane. Jeśli chodzi o pietruszkę, do kolekcji wprowadziliśmy 3 odmiany. Wszystkie późne lub jedna średnio późna. Średnio późna to jest najnowsza nasza odmiana Aston. Prosty, długi korzeń, wyjątkowo biały z połyskiem po umyciu, z tolerancją na mączniaka rzekomego. Odmiana Osborne, odmiana, która jest już właściwie 3 lata wśród producentów, którzy u nas zakupują nasiona. Bardzo dobrze zaopiniowana również przez zakłady przemysłowe, a zatem odmiana i do świeżego rynku przechowywania, i do przetwórstwa. No i trzecią odmianą jest już odmiana, która ma kilkanaście lat, odmiana olomuńska Dlouha, odmiana późna do długiego przechowywania, tak na świeży rynek, jak i dla przemysłu. Uważam, że to wszystko, co mogliśmy tu zobaczyć, są to wszystko odmiany z bardzo dużym potencjałem, odmiany o wyjątkowych zaletach. Każda z nich ma takie, które byśmy my chcieli polecać naszym producentom, i w stosunkowo wypoziomowanych, wyśrodkowanych cenach.